my! Idę na trening. Cześć Tomek. Cześć. Idziesz? Proszę? Idziesz? Na trening idziemy. Idziemy? Nie białko. Braci. Nie białko. Daj mu dwie. Braci, mamy? Bez białko dobrze. Braci. Nie, nie. A to jest twój trójny. Potrójny. 6, 7, 8. Całą koncepcję mi psułeś. No dobra. Dobra Szczecińska. Nasz region. 8? Powiat. Gmina Dobra Szczecińska. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Dobra, wszystkich dobra. Kibiców. Która misja jest? 6. 8. Dziękuję bardzo. 185. Bardzo dobry wynik. Dzięki panowie jeszcze raz. Ale dobrze to wyglądało, nie? Bardzo dobrze. Hubert, 200 do 185 to jest bardzo dobry wynik. Niestety uległem, ale mam nadzieję, że następnym razem wygram. A co przegrałeś, bo w trakcie gry było? Były zasady. Jakiś tam soczek. Ale jaki? Wyciska. Bułgarska. Wiesz? Twojego. Nie widzę. Okay. Ale chyba fryzjer też spadł, wiecham, co? Biłem. Dobrze? Fajnie. To macham tak kamerą, że tak. I żeby zniknął ból. Zniknął ból? Tak. Poprzez masaż? Tak, poprzez uwolnienie tkanek. Ukończyłeś szkolenie weekendowe? Ukończyłem kurs masażu na YouTubie. Moja dziewczyna jest zadowolona. A to oczywiście Deportivo pierwsze strzeliło. Tak, było 1-0. Piąty dzień w Belek, jeden dzień przerwy w naszym studiu. Studiu z tajemnicą. Kim jest Messi? Uchylamy rąbka tajemnicy. Kto się zgadł, kim jest Messi? Ja powiem osobiście, że nie sprawdzałem, czy ktoś zgadł. Doszły mnie słuchy, że, no, że było dużo pudeł, ale ja sam się nie dziwię, bo wiem, że sam do tej ksywki nie jestem za bardzo przyzwyczajony. Dostałem ją od Kamila Drygasa. Wracaliśmy po jakimś meczu, graliśmy w grę, w autokarze, nieważne już jaką, i byłem tak z nią fatalny, że Kamil powiedział, że jestem Messi tej gry. No i kilka osób tak na mnie mówi cały czas, ale to nie jest tak, że cały zespół, większość mówi Załucha, Łuki. Ten nazywa mnie Zawi, więc Messi jest tylko
ksywką dla od kilku. Dla kilku tam wybranych i tak. Rzeczywiście. No, widocznie Łukasz po prostu Budziłek chciał coś wyciągnąć. Chciał zabłysnąć prawdopodobnie. Ja może też teraz zabłysnę, jak kibicom się spodobał ten, takie zagadki się spodobały, to ja mam od siebie, żeby teraz pobawili się i potypowali wabika. Wabik? Wabik, tak. A to będzie jakiś ciężar, czy nie? No podobnie jak Messi prawdopodobnie, ale jeśli kibice chcą się dowiedzieć troszeczkę tajemnic szatni, więc jak najbardziej zapraszam do zabawy i myślę, że będzie śmiesznie i jak ta osoba później wytłumaczy, to może być zabawne. Czyli odwróciliśmy konwencję, wszyscy już wiedzą albo nie do końca wiedzą, kto będzie następnym gościem, bo tak robimy, prawda? Tak. To Wabik będzie następną osobą tutaj? Wabik będzie następną osobą. A teraz zrobimy takie sobie chwilę poważnie. Dwa sparingi czwartego dnia, dlatego nie było czwartego dnia w skrócie. Dzisiaj trochę będzie scen, w zasadzie było, bo to jedzie na koniec. Dwa sparingi za nami, dwie wygrane. To taki pozytywny element tego dość pozytywnego obozu, bo fajna, ciężka praca, a przy okazji fajne wyniki w sparingach. Czyli wszystko można powiedzieć w dobrą stronę. Jak najbardziej. Trener na odprawie rannej przed meczami powiedział, że fajnie by było te mecze wygrać, choć wynik nie jest najważniejszy. No ale po to się właśnie gra, żeby wygrywać. Myślę, że mimo wszystko było widać te ciężkie nogi, te zmęczenie. A graliśmy przeciwko naprawdę niezłym zespołom, więc potencjał jest ogromny i fajnie, że odwróciliśmy ten pierwszy mecz 0-1 na 2-1, bo to taki, myślę, że bardzo optymistyczny prognostyk przed naszą rundą, która nas czeka. Ciężką rundą, to każdy powtarza, kto z kim rozmawiam. 90 minut pierwsze, ty się też dobrze już czujesz, bo tam na sztucznej trawie po prostu pewnie nie było tak, że nie do końca chcieliście, żebyś ryzykował, bo tam jakiś drobny uraz był. Wiadomo, jaka jest sztuczna, jaka jest naturalna trawa. Miałem delikatny uraz mięśniowy, teraz wszystko jest w porządku, więc zagrałem 90 minut. Jest jeszcze kilka meczów, więc myślę, że po tych ciężkich treningach i po kilku meczach forma przyjdzie na 10 lutego. Bardzo dobrze. To jak ci mieszka z Łukaszem Zwolińskim, który wczoraj strzelił dwie bramki, już teraz uśmiecha się trochę? Myślę, że mam jakiś w tym udział, że Łuki się trochę odblokował, że zaczął strzelać i codziennie o tym rozmawiamy i mam nadzieję, że te kilka dni spędzonych razem tak go naładuje pozytywną energią, że nie zatrzyma się i będzie miał fantastyczną tę rundę, bo wszyscy wiemy, że ma ogromny potencjał i teraz po prostu musi go tylko uwolnić. Czy on podpytuje cię jako bramkarza o jakieś takie... Jak poznaje bramkarza po prostu od kuchni, można by, od pokoju? Od pokoju. Wiesz co, bardziej myślę, że tu chodzi o strefę mentalną, a to, że on potrafi strzelać i że ma bardzo duży potencjał, to wszyscy wiedzą, po prostu musi go uwolnić i musi pokazać na boisku to, co pokazuje na treningach, więc trzymam za niego bardzo mocno kciuki. Myślę, że nie tylko ja, ale i kibice, więc mamy nadzieję, że zobaczymy takiego Łukasza Zwolińskiego na wiosnę, jakim on sam chce być. Nie tylko kibice, cała drużyna i biuro prasowe. Biuro prasowe również się jakby coś dopisuje do tego. My też trzymamy kciuki. Te wszystkie takie standardy chyba ominiemy sobie, bo już wszyscy potwierdzili to, że mamy fajne warunki, więc nie ma co o tym mówić, ale ja chciałem spytać, to jest twój... Chyba nie tak jak niektórzy inni doświadczeni zawodnicy mówią, że mają za sobą mnóstwo obozów zagranicznych w Turcji czy na Cyprze, no bo ty wiele lat spędziłeś na wyspach, tam jeździliście na takie dalekie jakieś obozy? No właśnie nie, przez 8 lat w Szkocji nie jeździliśmy, bo tam nie ma przerwy zimowej, więc ten okres, w którym teraz tu jesteśmy, to był taki najbardziej pracowity okres. Graliśmy w Wigilię, w święta, w Sylwestra, więc raz chyba wyjechaliśmy tylko do Turcji i graliśmy w styczniu Antalya Cup, a tak to była liga i byliśmy na miejscu w Szkocji.
ale jeśli chodzi o Turcję, to byłem tu rok temu z Wisłą, byłem tu 2 lata temu z Darmstadt, z niemieckim klubem, więc też dobrze znam te miejsce. No i jestem tu po raz kolejny. Ale muszę przyznać, że tak jak powiedziałeś wcześniej, że te warunki i ten hotel naprawdę są fantastyczne i nic tylko pracować i przygotowywać się do rundy. Czyli nie przedłużam, nie chcemy zbyt długich tych rozmów robić, bo wy potem mówicie, że was męczę. No więc... męczysz. No męczę, no nie. Taka jest moja praca, przepraszam. My to rozumiemy. Wabik, tak? Jest następny. Tego nie wiem. Wiedziałem, kim jest Messi, nie wiem, kim jest Wabik, ale niedługo się dowiem, ale nie podpowiem. A też nie wiesz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, okay, no to będzie fajna zabawa, mam nadzieję. Mam nadzieję, że to nie ja mam ksywy Wabik i oni nie wiem, bo to bym wystąpił. Wabik wie, że jest Wabikiem. No, i też nie lubi tej ksywy, więc... Dobrze. Dobrze, poradzimy sobie. Następnym gościem jest Wabik, ja tobie dziękuję. I tak kończymy podsumowanie 5. dnia w Belek. Ja tobie również dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców Pogoni.